When you see it at your front door, hey. You are gonna want more. Hey. Some fresh, so brand new. Some you dobry, moi mili. Ja już jestem po porannym treningu. Okulary jak zawsze odcięte, taki mój znak rozpoznawczy, taka moja, nie wiem, charakterystyka, taka uroda, nie wiem jak to nazwać. Ale dzisiaj jest piękny dzień, jest bardzo gorąco i duszno. Wczoraj też tak było w Trójmieście. Także no lato, lato kochani. Mam doprawdy dzisiaj dżinsy, a mogłam spokojnie założyć sukienkę z gołymi nogami. No ale cóż, zapomniałam zegarka, zapomniałam naszyjnika, nie wiem jak to się stało. No ale tak po prostu jest, jak wstaję rano, czasami wieczorem się przygotowuję, w sensie ciuchy i rzeczy na siłkę, a czasami o tym zapominam, tak jak ja wczoraj, więc rano szybko, szybko jeszcze do szkoły i kanapki i to wszystko, więc no zapomniałam, zdarza się, no można żyć bez zegarka, także zapraszam Was na nowego vloga i spędzenia tego dnia ze mną. Witajcie kochani w centrum Gdańska, które jest bardzo zatłoczone, a to dopiero maj. Więc wyobraźcie sobie, co będzie za miesiąc albo za dwa. Ale my lokalesi jesteśmy przyzwyczajeni. Przed nami dumny jak zawsze Neptun, ulica Długa. Także taki miły przerywnik dnia. Właśnie tutaj mam spotkanie za chwilkę. I mogę Wam pokazać kawałeczek Gdańska. Zgadnijcie, gdzie ja teraz jestem? Co to za miasto? Zaraz będę przy jego głównej ulicy, więc może wtedy Wam to troszeczkę ułatwi nawigację, lokalizację, rozeznanie. Zaraz zobaczycie. Sprawunki już mam załatwione. Generalnie rzadko tutaj bywam, szczególnie ostatnio. A skoro już jestem, to pora na malutką przyjemność. Już wiecie? Wiecie czy nie wiecie? No Gdynia, no. Siema. Ludzie z Gdańska nazywają Gdynię śledziowym, jeżeli tego nie wiecie. Tylko oczywiście żartobliwie, w pełni sympatii. My tu nie mamy żadnej wojny międzymiastowej. Ale kiedyś, przed laty, kiedy konsumpcjonizm nie był tak mocno rozwinięty, nie było centrów handlowych. Ja byłam wtedy w szkole średniej, moja 6 lat starsza siostra była na studiach i razem sobie tutaj przyjeżdżałyśmy właśnie do Gdyni na Świętojańską robić zakupy. Tutaj były świetne butiki, tutaj był też sklep Troll, pamiętam. I tu się przyjeżdżało po fajne ciuchy. I to była taka wyprawa i tu się spędzało pół dnia. I właśnie chodząc od butiku do butiku można było miło spędzić czas i znaleźć coś oryginalnego. Czasy się zmieniły, dzisiaj już tak nie jest, ale Świętojańska pozostała w takim klimacie właśnie. Tutaj jest, o, cukiernia Justynka. Jakby część tych butików się utrzymała, są też nowe. No i przy Świętojańskiej są właśnie takie sklepy. I tutaj jeden jest, który mnie zainteresował, on się nazywa Modna Stacja. Także wchodzimy. Szkoda, że nie mam żadnego urlopu w planach. Bo znalazłam coś po prostu idealnego na urlop. Zobaczcie na strój do tego japoneczki. Piękne, to jest włoskie. Materiał też jest cudowny w dotyku. Już się porozpinałam, słuchajcie, to jest piękne, ale to nie jest mój fason. Ale ta, i tu jest jeszcze taka granatowa. Piękne są, słuchajcie, są tak piękne rzeczy, takie materiały. I powiem Wam, że ceny niewiele wyższe niż w sieciówkach, albo i takie same. Na przykład ta granatowa kosztuje 190? 209, sorry. A ta 249? To... Ta jest piękna, już sobie rozpiąłam tutaj. Kolor jest cudny, no ale to nie jest mój fason. Piękna. Tutaj macie Bunny the Star. I tam wyżej też są różne fajne buticzki. Dzisiaj miałam taką zabawną sytuację w Gdańsku Głównym. Zaparkowałam auto w wyznaczonej strefie parkowania. Oczywiście zapłaciłam za parking. No i idę w stronę samochodu i widzę już z daleka, że mam za wycieraczką jakąś karteczkę włożoną w taką folię. I myślę, nie no, przecież to nie może być mandat, no bo zapłacone było, a wróciłam w ogóle przed czasem.
I słuchajcie, na wjeździe do tej uliczki stał taki pan kolarz, pan na rowerze, tak na oko 50+. I on stoi i tak się patrzy na mnie, nie? No i ja biorę tę karteczkę i on do mnie krzyczy: mandat, bardzo dobrze, tu nie można parkować, tu jest znak. A ja tak patrzę na tą karteczkę, a tam słuchajcie, informacja, że zmieniają się jakby godziny tej strefy parkowania, że parking będzie płatny teraz w sezonie do 20 zamiast do 16 albo 17, to było akurat w tym miejscu. Ja tak na niego patrzę i mówię, ale muszę pana bardzo rozczarować, to nie jest mandat i proponuję, żeby pan się zajął swoimi sprawami, życzę panu miłego dnia. I taki oburzony i po prostu wsiadł na ten rower, aż się okurzyło i uciekł, bo riposty mu zabrakło. I tak sobie pomyślałam, OMG, jak bardzo zepsuci są niektórzy ludzie, którzy po prostu czekają na to, żeby móc cieszyć się z cudzego nieszczęścia. Chociaż dla mnie, no, gdybym nie zapłaciła za parking, no zapłaciłabym mandat. No to jest jakby konsekwencja pewnego dorosłego wyboru. Jakiś czas temu też się spóźniłam godzinę, tak? Miałam zapłacony za parking do danej godziny, no i od razu ten mandat uiściłam tego samego dnia. Więc dla mnie to nie jest powód jakiś, nie wiem, do rozpaczy, nerwów i tak dalej. Po prostu zwykła konsekwencja właśnie tego, co robimy w życiu. A on tak po prostu zacierał ręce. W ogóle nie wiem, co on wymyślił z tą strefą, że tam niby nie można parkować. Chyba nawet się nie zna na znakach. I to taka kolejna rzecz, że jeździ rowerem po mieście, a się nie zna. I jakby ktoś miał się czepnąć, to bardziej jego niż on kogoś. Ale niestety, no tacy ludzie są. Jest ich dość sporo. I ja też widzę na... Widzę moje odciśnięte okulary, a poza tym, że widzę moje odciśnięte okulary, to też widzę, że w społeczeństwie generalnie jest mocna tendencja do oczekiwania, aż ludziom się nie powiedzie. I to takim ludziom, można powiedzieć, charakterystycznym, takim, którzy są aktywni w życiu. Tylko że wiecie, niepowodzenia, jakby widziane przez niektóre osoby z boku, jak oni oceniają to przez swój pryzmat, no dla niego może taki mandat to byłoby jakieś, nie wiem, straszne wydarzenie. Dla mnie no trudno, no jest mandat, trzeba go zapłacić, jeżeli jest zasadny i tyle. A ludzie, no nie lubię mówić o negatywnych rzeczach, ale faktycznie zauważam, że dużo ludzi, jeżeli nie więcej niż parę lat temu, czeka na potknięcia. Tylko wiecie, no ja mam mnóstwo potknięć i mnóstwo bolesnych upadków w życiu. Tylko że ja się, przynajmniej jak dotychczas, zawsze z tych upadków szybko podnosiłam. I jakby bezsensowna jest radość drugiej osoby z naszych niepowodzeń, jeżeli jesteśmy takimi ludźmi, którzy te niepowodzenia, do tych niepowodzeń mają odpowiednie podejście i po prostu idą dalej i robią swoje, prawda? No, a oni zacierają ręce i się cieszą i zapewne wynika to z tego, że sami no nie są zbyt zadowoleni ze swojego życia i żyją tymi niepowodzeniami. Ja to traktuję po prostu jako lekcję, no stało się i tyle. I mam tyle dobrych, fajnych rzeczy, na których mogę się skupić, do których mogę szybko wrócić, żeby nie rozpamiętywać w ogóle czegoś. Że hej, także jeżeli w życiu coś mi jeszcze nie wyjdzie, a nie wyjdzie mi mnóstwo rzeczy, bo człowiek im bardziej jest aktywny, im więcej rzeczy robi, tym większe jest ryzyko, że coś mu pójdzie nie tak, nie myli się ten, co nie robi nic, prawda? No to wiecie, dla mnie to jest zawsze lekcja, dla mnie to jest nauka, dla mnie to jest coraz większa pokora i ja dzięki niepowodzeniom jeszcze bardziej doceniam te fajne rzeczy, które mam i często to powtarzam. I dzisiaj ta 15, no może 10-sekundowa sytuacja z Gdańska Głównego mnie po prostu nakłoniła ku temu, żeby po prostu z wami chwilkę o tym pogadać. Ale wiem, że wy też czekacie na takie różne moje pogadanki, historie życiowe. Także, kochani, błędy i niepowodzenia, każdy z nas ich doświadcza, ale też od nas zależy, jakie będziemy mieli do nich podejście. I czy będziemy je rozpamiętywać i się na nich skupiać i rozpaczać i zabierać sobie energię i nie daj Boże jeszcze przyciągnąć jeszcze więcej tych niepowodzeń, czy też po prostu to przeżyjemy, posypiemy głowę popiołem i pójdziemy dalej. Melduję gotowość do podjęcia operacji pod tytułem odkurzanie samochodu. Bardzo lubię to robić. Tak. Czasami robią to za mnie inni,
ale generalnie bardzo lubię sprzątać samochód i myć. To dlaczego ciągle jeździsz brudnym? Bo rzadko mam na to czas. A dzisiaj mam chwilę, także zaraz się zabieram. Pojechałam córkę odebrać od koleżanki i wróciłam po 2 godzinach, także wspaniała gościna, asertywność versus Lola 1-0. Po raz kolejny w moim życiu, story of my life, i zapomniałam wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, a raczej się z wami podzielić. Idzie nowe, nowa jakość moich zdjęć, nowa jakość życia, ale mam tu światło, o może tak lepiej, bo w końcu ten mój ugryziony telefon, 8, oj przepraszam, zamieniłam na XS-a, Maxa, także będą maksymalnie dobre zdjęcia, mam nadzieję, ale mam jednocześnie takie postanowienie, że dopóki nie przyjdzie moje szkło hartowane i case, nie wyjmuję tego sprzętu z pudełka. W zasadzie dzisiaj rano zamówiłam przez net, no i niby od razu poszła wysyłka, więc jest szansa, że jutro to będzie i jutro już zobaczycie różnicę. Myślę, że też bardzo to zaowocuje w zmianie jakości pracy na telefonie, bo jednak dużo rzeczy robię na telefonie i no ułatwi mi to życie, ale ten telefon to jest cegła. Chociaż on nie jest dużo większy od plusa, bo poprzedni telefon, jaki miałam, to był plus. No ale jednak przez ostatnie pół roku używam tego, tej ósemeczki, no i ona jest dużo mniejsza. Także jeżeli lubicie gadżety i jarają was nowe technologie, to zapewne możecie, jeżeli też jesteście empatyczni, umiecie sobie wyobrazić, co druga osoba czuje, to pewnie czujecie mój entuzjazm. No nie mogę się doczekać, aż będę mogła tej cegły użyć do samoobrony, a tak naprawdę po prostu używać tego telefonu, mówiąc zupełnie na serio i zupełnie na poważnie. Także idzie nowe, bardzo mnie to cieszy. Nie, Luisek, nie, nie. Masz brudne łapki. Nie wytarłeś łapek po powrocie. Nie. Więc nie wolno, Luisławie. Więc w tym pięknym dresie. W ogóle no, przez to, że pojechałam w dresie i w ogóle nie miałam wysiadać z samochodu. No ale polska gościnność jest po prostu najlepsza na całym świecie. I myślę, że przyznacie mi tutaj rację. Napiszcie mi na dole. I właśnie teraz tak się zastanawiam, czy ja wam pokazałam, którą sukienkę kupiłam w końcu w modnej stacji, chyba nie, ale nagram haul, bo wczoraj zrobiłam też zakupy w Designer Outlet Gdańsk i dzisiaj właśnie też zrobiłam mały zakup, może jeszcze do outletu wrócimy z Oliwią, bo teraz są fajne promki, jest VIP sale, jak się zapiszecie do nich na newsletter, wchodzicie do nich na stronę, nawet jak klikniecie sobie w ten banner VIP sale, to tam jak zejdziecie sobie na dół, to właśnie jest informacja, że tam dołącz do klubu, no i wtedy dostajecie taki kod, z tym kodem idziecie do informacji, jak już będziecie na miejscu i dostajecie takie kuponiki do wykorzystania i fajne jest to, że na przykład w Only było 20% dodatkowo do tych cen outletowych, także no można sobie zaoszczędzić. Ja byłam tam w poniedziałek, więc zapewne i tak było dużo pięknych rzeczy, ale zapewne w tygodniu będzie jakaś dostawa i będzie można jeszcze sobie zapolować, a ja właśnie jeszcze potrzebuję, wiecie czego, klasyki, czarne szpileczki, wszystkie moje czarne szpileczki po prostu, jak to się mówi, wyszły, po prostu się poniszczyły, a jednak ja mam po prostu całą garderobę, całą szafę różnych czułenek i butów i różnych pojechanych i z jakimiś ćwiekami i z kwiatami czerwonych i beżowych i różowych, a zwykłe czarne to są takie, które noszę najczęściej. Dla mnie szukanie butów to jest taki dłuższy temat, więc będę musiała do niego powrócić i tymczasem żegnam się z wami. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się ten film oglądało i wysłuchiwało mojej szczególnie historii o panu na rowerze, który mi źle pożyczył, ale niestety rozczarowałam go tym, że nie dostałam mandaciku, tylko informację. Dzięki kochani, że oglądaliście, że byliście ze mną, że jest was coraz więcej, że jesteście tacy fajni po prostu, że mnie wspieracie i ja mogę też wam dać coś od siebie. Często to mówię, ale to jest dla mnie najważniejsze w tym moim YouTube'owym bycie, w tej YouTube'owej egzystencji. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!